Kochani, witam Was 28 marca. Dzisiaj, we wtorek, czytamy Ewangelię o wywyższeniu Syna Człowieczego. Fragment pochodzi z 8 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, wersety od 21 do 30. I zachęcam jak zwykle do tego, by razem wspólnie przeczytać te słowa, no, albo wysłuchać, można skorzystać z opisu tego filmu, gdzie umieszczam fragment, albo po prostu z Biblii w wersji papierowej czy elektronicznej na innym urządzeniu. Zapraszam, żeby wspólnie odczytać, bo odczytanie tego słowa też pomaga nam w głębszym przyswojeniu tego słowa, ale też ogłaszamy je również nad sobą. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżbym miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, a wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do Niego: kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego, a oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj o wywyższeniu Syna Człowieczego. Wywyższenie krzyża, wywyższenie Syna Człowieczego właśnie kojarzy nam się z wywyższeniem też krzyża, a wywyższenie krzyża, choć jest to, wiecie, gest taki modlitewny, często nam się kojarzy z adoracją jako formą modlitwy, ale to nie tylko adoracja. To zauważenie, idźmy głębiej, zauważenie Boga w chwilach trudnych, to uznanie, że On jest, choć Go wtedy nie doświadczamy. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Tak mówi dzisiaj Jezus. Głębia miłości. Zobaczyć Jezusa, mimo że Go nie widzimy oczami fizycznymi, zobaczyć Go oczami wiary w tych momentach, kiedy Go nie doświadczamy. Czy to nam się nie kojarzy przypadkiem właśnie z nauką Kościoła i z tym wchodzeniem na górę Karmel? W takiej nocy ciemnej, w takiej pustyni, w takich dopustach bożych, kiedy przeżywamy jakąś trudność i wydaje nam się, że Bóg jest gdzieś daleko albo że Go nie ma. I wtedy przeżywamy test miłości, kiedy my nie uciekniemy w takich momentach. Wtedy przeżywamy prawdziwą i życiową adorację krzyża. Pytanie wtedy brzmi: kochasz? I modlisz się? Czy wplatasz w tej samotności, w tym osamotnieniu to, co przeżywasz, modlitwę, tak jak Jezus: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czy po prostu się buntujesz i wszystko w tobie krzyczy i raczej nie modlisz się, ale oskarżasz Boga jeszcze na dodatek? Jezus, ten, na którego patrzymy, jest wzorem, ponieważ kiedy doświadczał niesprawiedliwości i samotności, nie buntował się, ale cierpliwie szedł na krzyż jak cichy baranek. Wiedział, że jest z Nim Ojciec. Mimo że
Właśnie modlił się w ten sposób, odmawiał modlitwę, Psalm 22 nad sobą: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Jako pobożny Żyd odmawiał w trakcie agonii modlitwę, którą się odmawiało nad właśnie człowiekiem umierającym, nad konającym, nad zmarłym. Sam nad sobą mówi tę modlitwę, bo nikt z otaczającego go tłumu nie odmawiał. No chyba, że Maryja stojąca pod krzyżem mogła to wypowiedzieć, ale modlił się nad sobą. Wiedział, że nie jest sam. Idzie wypełnić misję Ojca. Czy w chwilach kryzysowych odważysz się wziąć przykład z Jezusa i uwierzysz, że On jest z tobą tak, jak Ojciec był z Nim w Jego misji? Także w Jego cierpieniu, w agonii, w ogrójcu? Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. A może nadal będziesz wywyższał siebie, a przez to będziesz trwał dalej w swoich grzechach. Mówię to do każdego z nas, także do siebie. Pamiętaj, Bóg chce, abyś Go wywyższył, a przez to byś umocnił swoją wiarę. Wiarę w Niego. I to nie tylko w chwilach radosnych, ale nade wszystko właśnie smutnych, wtedy, kiedy przeżywamy test z miłości. Kiedy wywyższenie Boga nawet nie przychodzi nam wtedy do głowy. Zapamiętajmy sobie taką lekcję z tej Ewangelii, że wywyższenie krzyża, wywyższenie Syna Człowieczego doprowadza nas do tego, do tej świadomości, że Bóg ze mną jest. Niezależnie od tego, co czuję, co przeżywam. A właśnie nade wszystko wtedy, kiedy Boga nie czuję, nie widzę, to jest właśnie ta prawdziwa, życiowa adoracja krzyża. Zauważenie Boga w chwilach trudnych. Niech nam dzisiaj Duch Święty pomoże wejść w głębie tego, o czym dzisiaj rozważamy. Duchu Święty, dziękuję Ci za tę Ewangelię, że Jezus zwraca nam uwagę na siebie, na to, że na to, jak On przeżywał mękę, cierpienie. Pomóż nam, Duchu Święty, w tej nauce i w przykładzie Jezusa odnaleźć właściwy sposób na nasze przeżywanie trudów. Żebyśmy cierpieli po prostu, jak człowiek powinien cierpieć. Łączyć to wszystko, co przeżywa z Jezusem cierpiącym, ukrzyżowanym, który nie buntował się, ale cierpliwie to znosił i ofiarował. Pomóż nam ofiarować nasze cierpienia. Pomóż, aby one, Duchu Święty, pomóż nam, aby one stawały się owocne. Abyśmy w tym wszystkim zauważyli również działanie Boga w tym, co jest trudne. Amen. Tyle dzisiejszego rozważania. Zapraszam, żeby może w komentarzu dzisiaj umieścić taką... jeżeli zdobędziesz się na odwagę i chcesz się tym podzielić, co jest dla Ciebie takim krzyżem na ten moment? Może jakieś doświadczenie trudne, choroba, może coś, co chcesz Bogu tak szczególnie oddać. Nie musisz o tym pisać, ale możesz też w modlitwie prywatnej to po prostu Panu Bogu zawierzyć. A jeżeli kolejny raz, to kolejny raz. Szkoła miłości. Szkoła miłości. Wywyższenie Jezusa na krzyżu. Zauważenie Go także w chwilach trudnych. Dajcie lajka. Subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. I dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, obecność, modlitwę. Tak przy okazji chciałbym poinformować, że założyłem też zrzutkę. To jest taka druga część zrzutki, gdy chodzi o sprzęt muzyczny. Zamierzam zakupić ze zgromadzonych środków właśnie coś, co będzie dalej służyło uwielbieniu Pana Jezusa, jak wiecie już.
Te uwielbienia, które ostatnio transmitowane były na moim kanale, są już na nowym pianinie. I z serca dziękuję Bogu za każdą, za każdy dar serca i za każdą osobę, która odpowiedziała na tą zrzutkę. A teraz jest zrzutka na różnego rodzaju też akcesoria, typu nowe mikrofony, statywy, stojaki, też kwestia może projektora multimedialnego, no i innych różnych takich rzeczy, sprzętu ogólnie muzycznego. I link do tej zrzutki jest pod Ewangelią, pod w opisie filmu. Kto by chciał, zwracam się szczególnie do tych, którzy chcieliby może jakoś przeznaczyć na jakiś szczytny cel, może jałmużnę wielkopostną, może po prostu jakiś swój dar serca, to zapraszam. Zapraszam do tego, by Pan Jezus był jak najlepiej uwielbiony. To jest też coś pięknego, że uwielbiasz, grasz na pianinie, na który dla uwielbienia Jezusa złożyło się wiele pięknych ludzkich serc. Ich właśnie w zasadzie ofiara tych serc. Bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście właśnie ofiarni i że chcecie mieć taką jakby cegiełkę w budowanie tych uwielbień. Dzięki. To tyle. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.